właśnie wchodzimy do najdłuższej na świecie jaskini solnej. Zbudowana jest ona z czystej soli, jak ogólnie całe tutejsze góry, które za chwilę pokażę, to jest sól. Haj. To białe to nie jest śnieg, tylko właśnie sól. A to wszystko, te skały, to właśnie też sól. Już pokazuję i objaśniam, proszę bardzo. To wszystko jest sól, po prostu. Całe te góry zbudowane są z soli. No, muszę przyznać, że to robi wrażenie. Czyściuteńka sól. Ja pierniczę, ale faza. Dobra, czas na światło. Dobra, wchodzimy do wnętrza ziemi. I tutaj jest naprawdę gorąco, ależ kolory. Wow. No to jest niesamowite. Dobra. Mocniej się już nie da oświetlić, ale no, ja pierdzielę. Tutaj, proszę zobaczyć, pod nogami mamy gruboziarnistą sól, taką jak można w sklepie kupić. A tutaj niezwykłe naloty solne. Wow. Wygląda jak lód. Jak śnieg. Jest tutaj mega, mega gorąco i duszno. I w ustach mam sól. W sobie cały jestem słony. Czuję tą sól wszędzie. Koniec. Znaczy dla grotołazów to tam dalej się ciągnie i ciągnie. Ale ja sobie chyba odpuszczę przecież czołganie się w soli i wymieszanej z ziemią już tutaj.
Kochani, kto z was widział tak różnokolorową sól kiedykolwiek? Ja widzę pierwszy raz. Znam tylko różową, a tutaj mamy, proszę bardzo, cały przekór kolorów. Ta biała to jest po prostu zwykła, która się skrystalizowała. No ale to jest czysta sól, wszystko sól. Można kuć, ciąć i dodawać do zupy. A tutaj na ziemi mamy gruboziarnistą. Co prawda po tym chodzą ludzie, może ktoś się nawet wysikał, ale przecież sól jest całkowicie bakteriobójcza, więc podejrzewam, że i ona by się nadawała. Pytanie tylko, czy takiej soli nie trzeba w jakiś sposób oczyścić? Czy tu nie ma domieszki jakichś innych składników? Bo sądząc po tych kolorach, to pewnie są domieszki różnych innych składników, substancji, pierwiastków. O, pierwiastków właśnie, słowo mi uciekło. Ale na przykład tutaj zalatuje trochę siarką. Obozowisko. Wraz z ogniskiem. Pyk. Tam wszędzie jest morze. To. A oto ja. Widzieliście przed chwilą fenka, czyli lisa pustynnego. Różni się on od naszego tym, że ma większą. Jest trochę mniejszy i ma wielkie uszy takie. On kręci się tutaj, odkąd jestem, od paru godzin dookoła mnie, a teraz się położył 30 metrów ode mnie na skale i zależał. Poranna kąpiel w morzu, a dokładnie w wodach Zatoki Perskiej. I co się okazało? Że wody Zatoki Perskiej są zimne, przynajmniej jak Bałtyk.
latem. No, woda naprawdę była zimna, a spodziewałem się, że tutaj na tej szerokości geograficznej będzie cieplutka, jak w Egipcie. Ale jednak nie, jednak woda tutaj zimna. Ale przyjemna, ożywcza, orzeźwiająca. Kolejny piękny dzień. Ahoj przygodo!
Żegnamy się z tą piękną wyspą Keszm. Wracamy na stały ląd.